Cześć, w tym filmie będziemy mówili na temat deski do tenisa stołowego Sunway Multilayer W, która wygląda w ten oto sposób. 11-warstwowa deska wykonana w 100% z drewna Limba i o zadziwiająco wysokiej kontroli. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Sunway Multilayer W kupicie w takim opakowaniu, czyli takie randomowe pudełko, na którym nie będzie pisało praktycznie nic, co to wewnątrz się znajduje, co to jest za deska, i wszystkie dechy właśnie Sunwaya są pakowane w takie randomowe pudełka. O desce tej musicie wiedzieć przede wszystkim to, że składa się ona z 11 warstw. I wszystkie warstwy, jakie są w niej, to jest po prostu drewno. Limba naprzemienna, większe, twardsze, ale jak widzicie, są to wszystkie przekładki drewniane. I tutaj nie sugerujcie się tym, że o, drewno, a gdzie przekładki karbonowe jakieś, węglowe. Powiem wam, że drewno, jeżeli graliście wieloma różnymi deskami i w 100% z drewna są wykonane deski, oczywiście ja nie mówię o paździerzowych i takich sklejach grubo ciosanych, tylko właśnie zrobione w ten sposób, czyli w takich technologiach, że po prostu kawałki drewna są ze sobą łączone, to na pewno będziecie czuli różnicę, że w tych deskach jest czucie bardzo wysokie. Jest po prostu odczuwalna każda piłka, ale do tego jeszcze dojdziemy. Być może się trochę naostrzy aparat, będziecie widzieli warstwowienie właśnie tych desek, czyli tutaj jedna do drugiej, żadnych przekładek węglowych, sama po prostu drewno na drewnie i ma to 11 warstw. Reakcja tej deski wynosi 12,5. Reakcja to jest po prostu to, jeżeli sobie ustawicie tak na płasko deskę i spuścicie na nią piłkę, to jak ta piłka się wysoko odbije. No i sam dźwięk jak wygląda. Dźwięk, jak na pewno słyszycie, jest troszkę inny niż z desek, które mają przekładki właśnie węglowe. Jest taki, powiedzmy sobie, bardziej drewniany. Ta reakcja 12,5 to jest tak naprawdę bardzo szybki, wysoki czynnik. 12,5, czyli wysokość odbicia swobodnie spuszczonej piłki na ten blat, ale ten czynnik jest na tyle wysoki, że większość desek, jakie będziecie oglądali w klasie off plus czy off, będzie miała ten czynnik dużo mniejszy. 12,5 to jest naprawdę wysoki czynnik prędkości, czyli oddawania piłki od opadnięcia. Wibracja w tej desce wynosi 11,5, a wibracja to jest nic innego jak to, gdy uderzacie piłkę i czujecie po prostu to coś, czyli po prostu te uderzenie, jak będziecie wyczuwali, to właśnie jest wibracja. I wibracja 11,5 klasyfikuje ją, tą deskę, w przedziale właśnie off plus, czyli po prostu deska przeznaczona bardziej dla graczy ofensywnych. Im większa wibracja, tym teoretycznie szybsza deska, a im mniejsza wibracja, tym wolniejsza, ale większe czucie. No i teraz bardzo ważny czynnik, prędkość, a mianowicie prędkości Sunway podaje dwie. Mało który producent w ogóle podaje dwie prędkości różne. No i pierwsza prędkość to jest 8, a druga prędkość to jest 11, czyli jak widzicie tutaj dużo narastająca jest ta prędkość, którą uzyskacie podczas aktywnego uderzenia w piłkę. I to się naprawdę odczuwa podczas gry, że ta piłka bardzo mocno przyspiesza z tej deski. Kolejny ważny czynnik to oczywiście klasa tej deski, to jest off plus, aczkolwiek powiem wam, że grałem szybszymi też deskami, które były off minus, ale to nie ma takiego dużego znaczenia, dlatego że to sobie poziomujecie też okładzinami, jakie nakleicie na tą deskę. Natomiast jej twardość jest po prostu średnio twarda. Ona nie jest sztywna, ta decha, taka hard na maksa, tylko jest po prostu średnia, taka mid. I to podczas gry tak, że będziecie odczuwali. Podczas wymian, jakie będziecie prowadzili z tą deską, będziecie czuli praktycznie każdą piłkę, ale to jest kontrola, do której jeszcze dojdziemy. Wymiary blatu tej deski to jest 150x157 mm i powiem wam od razu, że o ile na każdą deskę będą pasowały nowe okładziny, to na tą dechę będą pasowały wszystkie okładziny, które są już nawet używane. Czyli jak były wycięte okładziny na jakąś inną deskę, to na tą także spokojnie możecie je nakleić i będą na pewno pasować, dlatego że wymiar jest w przedziale standardowym. Teraz taka ciekawostka, bo Sunway, o ile na swojej własnej stronie pisze, że deska jest off plus, to tutaj będziecie widzieli na samej desce oznaczenie all plus, czyli all round, czyli do gry wszechstronnej. Możecie grać nią i w ataku, i w obronie, i oczywiście all rundowo.
I tutaj także na desce ważne jest oznaczenie, mianowicie strategy, czyli mix, jest totalnie uśrednione, ani agresywna, ani żeby się bronić, tylko jest po prostu uśrednienie do gry wszechstronnej. No i zaznaczone synergia, czyli po prostu jak wygląda twardość tej deski, a mianowicie medium, ale przesunięty bardziej ku softowi, czyli ku miększemu rozwiązaniu, czyli temu, które będzie bardziej wyczuwalne. No i waga tej deski to jest kolejny bardzo ważny czynnik, to jest 85 gram, to jest bardzo dla Was istotne, jeżeli gracie na maksach, jakieś podkłady macie, no to wiadomo, że one będą ważyły i to jest dosyć ważne, żeby ta deska też nie była ciężka, bo jakbyście mieli ciężką dechę i te ciężkie okładziny, na które zakładacie na deskę, to byście mieli zestaw taki około 200 gram i byście machali, a to już mówiłem w innym filmie, że 200 gram Wasza deska, Wasza rakietka waży, no to 200, 400, 600, 800 i już macie kilogram uniesiony, a takich powtórzeń różnych przecież podczas gry wykonujecie nawet kilka tysięcy, jak długi trening macie, to nawet kilkanaście tysięcy jakichś ruchów ręką, to tak musicie sobie sumować te kilogramy, żeby Was wtedy boleć nadgarstek, jak zestaw jest za ciężki. I 85 gram to jest naprawdę dobre rozwiązanie, to jest poniżej takiej średniej większości sprzętów o podobnej klasie i szybkości. Grubość rdzenia, czyli grubość blatu, to jest 6 mm, w tym przypadku to jest bardzo, bardzo ważny czynnik, mianowicie im grubszy ten blat, tym mniejsze będziecie mieli czucie praktycznie piłki podczas gry. Tutaj akurat 6 mm to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie z tego powodu, że po prostu na nim będziecie czuli praktycznie każdą piłkę. No i rączka, oczywiście ja mam tutaj FL, czyli wklęsły taliowany i to jest oczywiście 10 cm standard. Ona jest wykonana bardzo dobrze w taki sposób, że pewnie trzymacie ją w dłoni, nie macie żadnej obawy, że coś Wam wyskoczy. No i oczywiście te oznaczenia na desce, jeżeli ktoś na takie rzeczy też zwraca uwagę, złoty samuraj i na sprzedzie taki srebrny też wybity ten znaczek. Poboczny czynnik, czyli charakter tej deski, jak widzicie, też ma jakiś swój ciekawy wzór. Nie jest to taka typowa, powiedzmy sobie, żółta przestrzeń, ale to fajny taki fajny deseń drewna, jakby lekko bielonego lub zszarzałego. To jest bardzo fajnie wyglądające, aczkolwiek rączka nie do końca mi się podoba, dlatego że pewnie będzie się ona brudzić podczas korzystania. Wiecie jak jest, gracie, podnosicie piłkę z ziemi, ona jest brudna, a potem w ręką coś, albo wam się ręka spoci, no i gdzieś się o coś ubrudzicie, no i to się na pewno przeniesie na właśnie rączkę tej deski, z tego powodu, że ona ma jasne drewno i na pewno będzie wchłaniała w siebie brudy. No i teraz powróćmy właśnie do tej kontroli w tej desce i powiem Wam, że o ile zawsze jak sprzęt jakiś testuję, to mówię, w czym jest podobny do jakiego innego sprzętu, czyli robię Wam porównanie, substytuty mówię Wam, jakie możecie znaleźć, to w przypadku tej deski ciężko mi powiedzieć o jakimkolwiek substytucie, którym grałem wcześniej. Z tego powodu, że ta szybkość, którą tutaj producent ocenił, którą Wam pokazywałem, czyli ten Al+, no to moim zdaniem nie jest Al+, tylko ona jest spokojnie Off+, tak jak mówiłem. I tak jak na stronie producenta pisze Off+, mimo że na desce samej co innego pisze. To jest w ogóle z Sunwayem taka ciekawostka, że na tych sprzętach pisze co innego, czy na opakowaniach ich okładzin pisze co innego, na stronie producenta do tych samych sprzętów pisze zupełnie co innego. Sam Sunway ma problem w odnalezieniu się, jakiej klasy są to generalnie sprzęty. No ale właśnie z tą kontrolą, to powiem Wam, że nie mogę znaleźć dla niej chwilowo, póki teraz, substytutu, dlatego że nie grałem podobną żadną deską, która się zachowuje w podobny sposób jak ta deska. I ta różnica w niej polega na tym, że po prostu czuć na niej każdą piłkę. Po prostu jak uderzacie piłkę, to naprawdę jest czuć tą piłkę, jak ona poleci. Zanim jeszcze ta piłka odskoczy od Waszej układziny, to już czujecie, co się z nią dzieje. Naprawdę mało desek grałem w życiu, które miały taki wysoki współczynnik kontroli, a dodatkowo były na tyle szybkie, że ja spokojnie je do klasy Off+ mogłem zaliczyć. Deska jest po prostu bardzo szybka, a z drugiej strony ma bardzo, ale to bardzo wysoką kontrolę. I to jest właśnie jej największa zaleta, że nie dość, że szybka i można na nią prowadzić błyskawiczne ataki czy kontry, to dodatkowo czuje się praktycznie każdą piłkę. Jeżeli miałbym ocenić tą deskę w skali 1 do 10, no to powiem Wam, wszystko poza tą rączką, co mi się tak w niej nie podoba, no to spokojnie bym jej dał 9,5 na 10 z swojej strony. To, że nie ma ona tych przekładek węglowych, to moim zdaniem też jest zaleta, bo pewnie to też wpływa na to, że tą piłkę czuć znacznie lepiej podczas odbicia, a prędkości ona praktycznie żadnej nie traci. W mojej ocenie ta decha, czyli Sunway Multilayer W,
sprawdzi się idealnie po prostu, jeżeli gracie dużo topspinem. Topspinem krótkim lub z większego oddalenia. Nie będzie to dla Was żadnego problemu z tego powodu, że po prostu ona ma wysokie czucie. I z mojej strony to tyle, jeżeli coś moglibyście dodać do tego filmu. Aczkolwiek będzie ciężko Wam teraz coś dodać, bo w Europie jeszcze i nikt nie ma poza mną. To jestem pewny. Jeżeli coś będziecie z czasem mogli dodać do tego filmu na temat tej deski, zapraszam do napisania tego poniżej w komentarzu. Wiem, że w tej chwili jeszcze w Europie jej nikt nie ma i nikt jej nie testował i w najbliższym czasie nie będzie testował, ale warto, jak będziecie już mieli w sklepach ją w Polsce, to warto tą dechę sobie naprawdę kupić. Ja zawsze znajduję wady w sprzętach, ale ten sprzęt jest naprawdę wyższej jakości względem kontroli oraz przy zachowaniu bardzo wysokiej prędkości. To jest na pewno lepszy sprzęt z wyższej półki i na razie nie mam dla niego żadnego innego substytutu, dlatego że po prostu nie grałem inną deską do tej pory, co ma, jak dla mnie oczywiście w moim odczuciu, tak wysoką prędkość i tak wysoki współczynnik kontroli. Nawet ta Gevo X-Force, która była początkowo w sprzedaży za 500, która już dawno jest na rynku, a mimo to miała bardzo wysoką prędkość i bardzo wysoki współczynnik kontroli, myślę, że nie do końca się z nią równa. Myślę, że ta deska jest lepsza. No ale to oczywiście moje prywatne zdanie. I z mojej strony to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie coś dodać do filmu, zapraszam do komentarzy. Dzięki za jego obejrzenie. Zapraszam na następne. Cześć!